stało? Też twarda! Nie pleć głupstw! No jestem cała mokra! To niemożliwe! Hej! Co tu się wyrabia? No to do diabła, coś się z wami wszystkimi dzieje. Czego tak się wydzieracie? Cholera jasna, cały jestem mokry. To przeciek! Co? Na pewno dla odmiany poszły korki. Zawory! Przecież tutaj oprócz nas nikogo chyba nie ma. O, weź święty. Co tam jest? Kto tam jest? Mówię do ciebie! Mówię do ciebie! Wiem, że tam jesteś. No, na pewno pani Panet. Co? Pani Panet, moja sprzątaczka. Przychodzi w poniedziałki, środy i piątki. A to co tu robi w niedzielę wieczorem? W niedzielę też. Właśnie mi się przypomniało. Dzwoniła i zapowiedziała, że wpadnie trochę posprzątać. Koło szóstej. Na moje oko, mój panie, to już jest około 11:00. Nie wierzę, żeby była aż tak obowiązkowa. Zaraz się przekonamy. Pani Panet? Ale panie pułkowniku, proszę jej nie denerwować. Niech pan ją zostawi w spokoju. Ona bardzo nie lubi, kiedy przeszkadza jej się w pracy. Niech sobie tam posiedzi i pościera kurze. Tak, oczywiście, ale najpierw musimy sprawdzić, czy to rzeczywiście jest ona. Czy to pani Panet? Pani Panet? A banda! To ona? Na miłość boską. Co pani tutaj robi? Ale o tej porze? No, lepiej późno niż wcale, jak to mówią, nie? Ja wiem, że pan lubi, żeby w sygielni było czyściutko i milutko. No, tak, oczywiście. A kiedy to szanowna pani przyszła? A no dopiero co, proszę pana. Zaczął tu z góry, nie chciałam przeszkadzać. A bo korki. Tak to pani lała nam na głowę. A no tak, ciemno tu jakby w dupie. Korki poszły. Jest już ktoś z elektrowni, zaraz naprawi i za chwilkę będzie światło. No to będzie miał pan jasną sytuację, nie? Tak, jasne, że jasną, ale może pani poszłaby już do domu, co? Tak pan myśli? Tak, sprzątanie po ciemku nie ma najmniejszego sensu. Ale co pan? Ja pana mieszkanie to mówię po ciemku i zamkniętymi oczami. No naprawdę, dziękuję bardzo. Ale ja już nieraz widziałam to mieszkanie w takim stanie. Butelki na podłodze, majtki w zlewie, staniki na żyranku i tylko ciana z tobą brak i Bóg wie co jeszcze. Niech się pani liczy za słowami, proszę panią. Niech się pani liczy. Nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę z tego, ale tu w tej lokalizacji znajduje się narzeczona pana Millera. Narzeczona. Tak? A ja jestem tatusiem. Raz drugi. Mam swój rozjeść. Dziękuję. Trzy kutary. To zapraszam. Marietę cię. Z butelkę. A, Marto, przepraszam. Marto, ty z butelką poleję. A, od tego momentu. Tak. 3-8 stać. Na puszku co się stało? Deszcz spada. Ale nie pleć głupstw. Jestem cała mokra. To niemożliwe. Hej! No co tu się wyrabia? To diabła, co się z wami wszystkimi dzieje, no? To dlaczego tak się wydzieracie? Cholera jasna, cały jestem mokry. To przeciek! Co? Na pewno dla odmiany poszły zawory. Ale przecież chyba tutaj nikogo oprócz nas nie ma. To tam jest? To tam jest? Mówię do ciebie! Wiem, że tam jesteś. To na pewno pani Panet. Pani Panet, moja sprzątaczka. Przychodzi w poniedziałki, środy i piątki. To co tu robi w niedzielę wieczorem? Ale w niedzielę też właśnie mi się przypomniało, że dzwoniła i mówiła, że wpadnie o 6:00 trochę posprzątać. Ale młody człowieku, przecież to chodzi już 11:00. Ja nie wierzę, żeby była aż tak obowiązkowa. Zaraz się przekonamy. Pani Panet? Panie pułkowniku, proszę jej nie przeszkadzać.
Niech ją pan zostawi w spokoju. On na bardzo nie lubi, kiedy jej się przeszkadza w pracy. Proszę, proszę dać jej sobie tam cichutko posprzątać i ścierać kurze. Ale najpierw się przekonamy, czy to rzeczywiście jest ona. Czy to pani, pani Panek? Pani Panek? A no co? To ona? Boże święty, na litość boską, co pani tutaj robi? A no przyszłam trochę ogarnąć ten bordel sypialny. O tej porze? Lepiej późno niż wcale, jak to mówią. A ja wiem, że pan mówi, jak sypialnie jest czyściutko i milutko. Tak, oczywiście. A kiedy to szanowna pani przyszła? A dopiero co, zaczęłam od góry, bo nie chciałam przeszkadzać. To pani lała mam na głowę? A no musiało mi się coś wylać, ciemno tu jak u murzyna. Korki poszły. Ale jest już ktoś z elektrowni i zaraz naprawi, za chwilę będzie światło. No to nareszcie będzie miał pan jasną sytuację, no nie? Jasne, że jasną, ale może poszłaby pani już do domu, co? Tak pan myśli? Sprzątanie po ciemku nie ma najmniejszego sensu. Ale co? Pan, ja pana sypialnię to mogę po ciemku i tak nie tymi oczami. Ale naprawdę, dziękuję bardzo. Proszę pana, ja to mieszkanie to widziałam nie po takiej balandze. Wszystko do góry nogami, tylko teraz torbą brak. Butelki na podłodze, majtki na żyrandolach, stajki w zlewie, pokój to jest... Proszę się liczyć ze słowami pani Panek. Nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę z tego, ale tu, w tej lokalizacji znajduje się narzeczona pana Millera. Narzeczona? Narzeczona. Tak? A ja jestem tatusiem. Dziękuję. Co? Jeszcze pogląd wyprzedzę. Musimy szybko zrobić. Teraz już do klasy, dobrze? Próba dla pana. Czy wolisz tam do następnej? Dobrze, to zawołaj. Przepraszam najmocniej. Mamy swoje tajemnice. Tak. A oni już gotowi. Za miesiąc. To ja może omówię, słuchajcie, to dobrze było. Bardzo